wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, a jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień, tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Przypomnienie wydarzeń i przeżyć z lat 1939-1945 mieszkańców miasta Słupcy oraz powiatu słupeckiego ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych miesięcy wojny i okupacji oraz życia codziennego w latach wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Termin nadsyłania prac minął z dniem 31 października 2009 roku. Szczegółowy regulamin konkursu został opublikowany w prasie lokalnej i w mediach. Dodatkowym celem konkursu było ocalenie od zapomnienia tamtych wydarzeń, bowiem zgodnie z maksymą naród, tracąc pamięć, traci życie, chcieliśmy przekazać tę wiedzę młodszym pokoleniom, którym na szczęście nie danym było żyć w tamtych latach. Na konkurs ogółem wpłynęło 17 prac. Jury w składzie pani Bogna Wojciechowska, publicystka z Poznania, autorka wielu publikacji, m.in. wielu publikacji o Słupcu i okolicy. Pani Seweryna Lewandowska, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Słupcu. Pan Maciej Nowacki, prezes Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Pani Teresa Więckowska, nauczycielka, członek zarządu Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Pani Wiesława Rosadowska, protokolant, członek Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Oraz moja skromna osoba, członek zarządu Słupeckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, w której przypadła rola przewodniczącej. Wyżej wymienione jury stwierdziło, że zdecydowana większość prac nie odpowiada w pełni wymaganym kryteriom. Z 17 prac, które wpłynęły, 4 zostały zdyskwalifikowane, ponieważ nie odpowiadały merytorycznie i formalnie wymogom konkursu. A mianowicie, 2 to plagiaty z wcześniejszych znanych publikacji, 1 to relacja połowiczna i 1 nie na temat naszego konkursu. Pozostałe 12 prac podzielono na 2 grupy, traktowane równorzędnie. Pierwsza to prace autorskie, druga to wywiad. Mimo że zdecydowana większość prac nie odpowiadała w pełni wymaganym kryteriom, wszystkie 12 prac dopuszczono do oceny konkursowej. Ponieważ w regulaminie konkursu organizatorzy zastrzegli sobie prawo do innego podziału nagród, jury postanowiło nie przyznać pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody, uznając pracę za prawie równorzędne. Przyznało za to wyróżnienie. I tak, na szczególne wyróżnienie i najwyższą gratyfikację finansową, mówię najwyższą z tym, że to nie jest wielka kwota, zasługuje praca pani Walentyny Wiadasz, której przyznano właśnie nagrodę w wysokości 300 zł. Praca pana Stefana Kumosy, pana Tadeusza Wiśniewskiego, pani Beaty Grabarczyk, pani Doroty Łyskawa i pana Macieja Grynika otrzymują równorzędne wyróżnienia w wysokości 250 zł jako skromne podziękowanie za wkład pracy i wartość merytoryczną nadesłanej pracy. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Praca nieżyjącej już pani Zofii Janic, spisana w 1999 roku z myślą o rozpisanym wówczas przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu konkursie dla seniorów, nadesłana przez wnuczkę autorki panią Ewelinę Drzewiecką oraz praca również nieżyjącej już pani Barbary Buczyńskiej, napisana we wrześniu
2007 roku z myślą o publikacji na łamach Gazety Słupeckiej nadesłana przez córkę, panią Elżbietę Łebkowską, a także praca pod godłem Feniks, pod którym kryło się nazwisko Paulina Wojciechowska, ze względu na osobiste zaangażowanie członka jury zostały rozpatrzone poza konkursem, uznane za wartościowe i uhonorowane nagrodami książkowymi.